Cześć, witam serdecznie. Jestem Bartul, 23 odcinek. Zaczynamy. Jak widzicie, jesteśmy w pokoju życzeń. Pozbieramy tutaj teraz wszystkie te dobra, które posadziliśmy. Liście dyptamu. Tutaj mamy liście malwy 5 sztuk. Gałązka rdestu ptasiego 5 sztuk. Liście malwy 6 sztuk, bo tutaj żeśmy użyli jeszcze nawozu. Owoc figi abisyńskiej 5 sztuk i mandragora 1 sztuka. Tu oczywiście nawóz sobie zbierzemy i może sobie damy tutaj nawóz. Dzięki temu tu otrzymujemy 2 sztuki zamiast jednej. Także tutaj warto sobie postawić nawet kilka takich obiektów. Zaczniemy tutaj jeszcze od tworzenia eliksirów, bo mam ich niewiele. Takich tych też można by było postawić ze 2 budynki, może nawet 3. I tak, przyszedłem tutaj po to, żeby zidentyfikować przedmioty, które mamy. A, przejdźcie dalej w historii, aby odblokować... A, wierzchowce tutaj będziemy mieli. Wiecie co, bo właśnie, jeszcze miałem ulepszyć tą miotłę. Tutaj mamy 30% wyzwań ukończone. Chyba nic nowego do odblokowania nie ma. Pokonaj trolle. 5. Wilki. Ukończ wyzwania pojedynków. Także, o, pokój życzeń 0%. Nie wiem, co tu konkretnie mamy zrobić, ale... Na razie ten temat zostawiamy. Zidentyfikuj wyposażenie. Dobra. Coś się tu nowego pojawiło. O kurde. Legendarne zdobione hebanowe rękawice plus 15 do ofensywy. Zwiększa obrażenia zadawane przez Petrificus Totalus. Nie wiem, co to za czar jest, ale załóżmy sobie to. O kurde, 63, lepsze. Dobra. Tutaj na 25 poziomie coś jest, ale to musimy sprzedać. Ok, szale. Tutaj jest na 51 poziomie coś, ale to też jest słabsze. Tutaj mamy odporność goblińskiego srebra 1. O, i tutaj coś jest lepszego. Zmniejsza obrażenia zadawane przez błotoryję. O, plus 2. 59-61. Dobra, ludziska. Co w dzisiejszym odcinku robimy? Zaczniemy może od zadania profesora Garlika 2. Zdobądź wszystkie 3 rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. O jakich roślinach w ogóle mowa? 3 rośliny bojowe. Profesor Garlik kazał mi przetestować jednocześnie kąsającą kapustę, mandragorę i jadowitą tentakulę. Mam też zasadzić i zebrać ślas. Aha, wychodzę i zbierz ślas, to już mamy zrobione, widzę. Gdyby zabrakło mi jakichś nasion lub roślin, mogę zajrzeć do muchomorów i astrów lub magicznej rzepy. Przewodnik nie poprowadzi mnie przez to zadanie, ale mapa wciąż może okazać się przydatna. Czyli musimy tak, kąsającą kapustę zdobyć, mandragorę i jadowitą tentakulę. To wszystko to mamy, zdaje się. Jadowita tentakula, kąsająca kapusta i mandragora, czyli mam te 3 rzeczy użyć, tak? Dobra, wiecie co, zróbmy szybką podróż, przeniesiemy się gdziekolwiek, żeby sobie odblokować. Może tutaj się przeniesiemy, tutaj mamy obóz, to ten obóz sobie zaliczymy i może byśmy tutaj jeszcze poodwiedzali te wszystkie te lokacje, byłoby to odblokowane, no nie wiem, zobaczymy. A później zajmiemy się zadaniem głównym, mam nadzieję, że to szybko ogarniemy. I chciałbym, kurczę, odblokować jak najszybciej ten dostęp do tego czaru, który pozwoli nam na ściąganie tych pieprzonych zamków. Zdobądź wszystkie 3 rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj? Jak jednocześnie? Jak jednocześnie? Kurde, wiecie co? Nie mam pojęcia, jak tu jednocześnie mam tu ten...
Okej, okay, no to. Aha, to w ten sposób. No dobra. Dobra. Na takiej zasadzie to działa. Czekajcie, bo ja muszę tutaj użyć czaru, który ściągnie chłopowi tarczę. Kurde, Bela, no. Ja pierdziele, goście mnie rozklepali, no nie wierzę. Ja cię sunę i teraz będę musiał wszystko powtarzać, wszystkie te wyzwania. No kurde, pieczone, no. Znowu nie zwrócił uwagi na życie. Nie. Już na szczęście mam zrobione, dobra. Zwróćcie uwagę, że przeciwnicy mają 24 poziom. Łatwo nie jest. Kurde, pieczone. Dobra, mamy ten obóz zaliczony. Mamy tylko 15 tych eliksirów. Widzicie, zapomniałem sobie troszkę ich wyprodukować w pokoju życzeń. Dobra, wróć do profesora Garlic. Tylko wiecie co, jak już tu jestem, to może byśmy... Chociaż nie będę czasu tracił na odkrywanie tych lokacji w tym momencie, bo... Tu nie o to chodzi. Gdzie jest ten profesor Garlic? Zlokalizuj na mapie F. A tutaj. Okej, okay, dobra, fajne. Gra jest strasznie wciągająca. Powiem wam, że już gram 20 godzin i kurczę. I chcę jeszcze i więcej, tak dalej, więc... O, skrzynia tu jakaś się pojawiła. Aha, no, że jest otwarta. A co, czego mi się tutaj zaznacza? Bez sensu to jest. Tutaj chyba też coś posadziłem. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. Confringo! Expelliarmus! Defender! Leviosa! I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Kolejny czar. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots.
Flipendo, co to za... Aj, czekacie, to nie jest czasem z tym zamkiem? Nie, to nie jest to. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Flipendo, co to za nowy czar? A to podrzuca przedmioty i przeciwników do góry i do tyłu, dzięki które krótkiemu czasowi odnowienia doskonale nadaje się do wywołania i przedłużania żonglerki. Dzięki możliwości natychmiastowego obracania obiektów przydaje się do rozwiązywania zagadek i wykorzystywania słabości niektórych przeciwników. Czekajcie, to możemy nawet, panie, sobie to zobaczyć. Okej, okay, dobra. Ludziska. Mamy zadanko fabularne tutaj. Komnata mapy. Profesor Fig wrócił. Nie mogę się doczekać, aż pokażę mu brakujące strony i tajemną komnatę mapy znajdującą się pod szkołą. Dobra. Przenieśmy się tam, tylko że wiecie co, najlepiej będzie chyba jak... A tutaj się przenieśmy szybką podróżą. W sumie tutaj jeszcze była ta szklarnia, ale okej. Bo tych miksturek leczniczych nam ubywa. Zaznaczmy sobie to zadanie. Dziesiąty poziom jest zalecany. Tutaj się coś odblokowało. Walka. Pokonaj 40 czarnoksiężników. To też sobie wszystko oczywiście zrobimy. Pokonaj nikczemnych wrogów. 1 na 3. Tu jakaś kolekcja się pojawiła nowa. Aha, nowi wrogowie. Kat kłusowników. Szkoda, że nie ma tutaj takich modeli 3D, żeby można było sobie obracać i oglądać. Patrzcie, samych pająków tutaj jest 8. One się niewiele różnią między sobą, więc ogólnie tak tutaj tych przeciwników nie ma za wiele. Niby 67 jest tutaj, ale widzicie, tu mamy nawet dwie błotoryje podobne. No nieważne. A tu jest jakaś skrzynia do odblokowania. Aha, to tam jest. Tu? Aha, tu jest zamknięte. Dobra, okej, dupa. Muszę trochę pocisnąć fabułę główną, żeby nauczyć się tego czaru. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then, we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say yes. The... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Okay. O, automatycznie się przenosimy. Komnata mapy, misja rozpoczęta. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Revelio. Lovely to see you both. O matko.
was beneath us all this time. Ciekawe, co ten zamek jeszcze skrywa. Jakie tajemnice. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Zobaczyć co? Revelio. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Pamiętasz wspomnienia z myślo dysjewni? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers. A designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only
by one with our ability. Cztery próby, proszę. Shall we have a look? Nie wiem, czy teraz będziemy je robić. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okay. Revelio. Komnata mapy. To jest ta wieża, ale ja powiem wam... czekajcie, gdzie jest Hogwarts? To jest tu, tak? A północ mapy? Niewiele mi to mówi. It's time you learned Iglesias, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Dobra, ludziska, zrobiliśmy zadanie. Czekajcie, muszę stąd wyjść. Gdzie mnie to prowadzi? Aha, tutaj. Dobra, to zadanie sobie zrobimy w następnym odcinku. A teraz zrobimy sobie tutaj takie zadanko. Czekajcie, ono tutaj było w Hogwardzie. Tu się przeniesiemy i tu był chyba odlot, czy oblot? Oblot, takie zadanie. Przeniesiemy się tutaj. To zadanie poboczne. Ono już jest w dzienniku od dłuższego czasu. Tylko nie wiem, czy ono znikło nam, czy nie. Zaraz zobaczymy. A czekajcie, bo tego tutaj nie ma. Jest, oblot. Po zakupie miotły pan Wicks poradził mi, żeby porozmawiać z Imeldą Rice, którą znajdę na boisku. Przeprowadza wyścigi na czas, które będą idealną szansą na sprawdzenie miotły. O! Idealne zadanko. Zróbmy to. I będzie git malina. Tu chyba właśnie najlepiej. A nie, tu chyba też jest wejście, dobra. Tu będziemy latać po tym. Hey you, Gryffindor. A to co to jest to? Revelio. No nieważne. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. Three courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So,
Let's see what you've got, fifth year. Ciekawe, czy damy sobie radę. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. No zobaczymy, czy będzie łatwo, czy będę musiał kilka razy próbować. Aha, najlepszy czas 2.20. Made it. Okej, to jest przyspieszenie, widzę. Now that's more like it. O, cholera. Nie zawsze mi się udaje, ale powiem wam, że trasa jest fajna. This is rather fun. To się nam tylko odnawia tutaj ten pasek. Obręcze. Now that's more like it. /12. Myślę, że sobie poradzimy. Chyba też przyspieszamy trochę. Patrzcie, ile mi czasu zostało. Jeszcze tutaj dwie... Myślę, że dwie sekundy można było jeszcze tutaj wycisnąć więcej. A drugi raz bym pojechał, to pewnie jeszcze 10 sekund bym urwał, ale to już nieważne. Mamy zaliczone to. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Dobra, chcę wróć na podium, by rzucić wyzwanie innym zawodnikom i piąć się w górę w tabeli. Czekajcie, wróć do Albiego Weeksa. Aha, czy nie muszę się już ścigać? A czekajcie, bo... Nie, dobra, okej. Nie musimy już kolejnego chyba tego. Tabela wyścigu otwórz. 1.32. Ruby Wiel. No myślę, że spokojnie może, bo też te kilka sekund urwać. Ale już nie będę tego powtarzał, bo nie ma najmniejszego sensu. Myślałem, że to jest jakaś kolejna trasa. A to nie o to chodzi. Dobra. Hogsmeade. I tu się przenieśmy. I tu mamy zadanie oblot. Czekajcie, bo nie mogę tego kliknąć. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Przy okazji sobie posprzedajemy to i owo. Panie Wicks, udało mi się pobić rekord na mojej miotle. Czekajcie, zaraz oklikniemy. A, tu mamy tylko te miotły. Gdzie co, bo nie wiem, które mam miotły, ale w sumie to... Pędzący żar miałem, chyba kupiłem miotłę. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Kurczę, znowu się trochę wykosztowałem, mało mam kasiory.
Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smevic had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Czyli co, to nasza miotła nie będzie ulepszona w tym momencie, tylko co, muszę... Weźmy sobie tą na razie. Tutaj to się... Nie wiem, czy te miotły mają jakieś statystyki, że ta szybciej lata, ta wolniej. Ale czekajcie, czego ta miotła się nie ulepszyła nam? Muszę odczekać jakiś tutaj okres. Zaraz zobaczymy jeszcze, pogadamy raz z Weeksem. What are we looking for today? A, czyli tutaj nic nie mogę zrobić. That item is of the highest quality. Fajne te miotły, dobra, ale zastanawiam się, jak je ulepszyć. No nieważne, może. Hope to see you again. Revelio. O, tutaj jeszcze jest strona przewodnika, proszę. Wyzwanie. Przyjęte, odblokowane osiągnięcie, nie wiem co to jest. Sklep sportowy Spinwich, prowadzony przez sympatycznego Albiego Weeksa. Sklep ten sprzedaje wszelkiego rodzaju artykuły sportowe dla czarodziejów, w tym najnowsze modele mioteł. Plotka głosi, że sam Abi pracuje ponoć nad wieloma ulepszeniami do nich. No i... O, mamy stronę. Dobra, ludziska, mamy jeszcze sporo czasu. Trzeba coś porobić. Ja może polecę tutaj na północ. Chyba, że sobie coś kupimy. Różdżki to nie. Księgi, zwoje. Eliksiry. Stroje czarodziejskie na każdą okazję. Tu możemy się... Dobra, wiecie co? Polećmy tu. Revelio. A, czekajcie, bo tutaj nie jestem w stanie wyjść. Nie, jestem. Tutaj miotły używać nie możemy w mieście chyba. Dokładnie, to jest zablokowane. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Czekajcie, co tu było? Złap i rzuć rozbrojoną broń. Expelliarmus, Defender! Revelio! Ranrock has fooled you all to your demise. Co to za miejscówka? Patrzcie, nie byłem tutaj.
Co to jest? No czekajcie, tu mamy drabinę. A zawsze możemy użyć miotły jeszcze w ostateczności. Revelio. Użyjmy miotły. No bo co tu mamy? Aha! Była jakaś zagadka? Revelio. No zejdź tam, zeskocz tam na dół. Kolego. Zbieram jakieś gluty, nie wiem co to jest. Aha, tam jeszcze na górze jest glut do zebrania. I co to się odblokowało? Odkryj więcej tej... Kurczę, no nie zdążyłem przeczytać. Co tam było? Jakieś ślady starożytnej magii. Dobra, sobie to przeczytam. 36 minut gramy. Revelio. Weź mi otłę. Co to było? Kotek. Off on another adventure. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a Grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Well, as it happens, I have what you need. Here. Not sure it'll help you, though. Be careful, won't you? Oh, you're a gem, you are. I'll be sure to be very careful. And you be careful, too. No Grim is going to get me. Thanks to you, kind child. I must Rebellion. Insist that you accept this small token of me gratitude for your thoughtfulness. Trzy eliksiry, dobra. Otrzymałem w nagrodę. O, to mamy wilki. I jakąś zagadkę. Poczekajcie, tu mamy zagadkę Merlina. W sumie to możemy to zrobić, raczej spróbować zrobić, bo... Oh, here's a pleasant surprise. Aha, tutaj mamy zapalić te, jak widzę. Tak, bo tu jest jeden, tam jest drugi. Na pewno jest jeszcze gdzieś trzeci. Tu jest trzeci. Najgorsze to, że ja nie mogę skakać. Znowu mi się chyba klawisz usunął. Ja pierdzielu, jak ja tego nie trawię. Tu jest... dobra. Czy tu jest najniżej, tu jest najwyżej. Aha, wiecie co, dobra, spróbujemy może
Nie wiem, aha, to możemy usunąć gdzieś. Dobra, fajnie. Malin himself would be proud. To było banalne. Znaczy, gdyby nie miał tego czaru, to pewnie byłoby jakieś tu wyzwanie. Dobra, tu żeśmy to zrobili. Wiecie co, odblokujmy to, jak już tu jestem. Nie wiem, co tam jest, ale... O kurde. Revelio. A tu jest ta miejscówka, gdzie tu byłem? This place has seen better days. A tu jest boss do pokonania. Nie wiem, czy jak chcę walczyć z tym bossem. Dangerous. No trolls. Aha, to są trolle do pokonania, a raczej może troll. Revelio. Który sobie śpi, tak? To jest troll? Nie, to jest... Flipendo, Flipendo, Expelliarmus, Confringo. Confringo, Expelliarmus. Rebellion. Wiecie co, na trolla to ja może nie będę polował. Flipendo. Nie wiem, czy to możemy w jakiś sposób zlikwidować, czy nie. Nie wiem, czy to się da. No, da się to zniszczyć, dobra. Revelio. To jest zagadka Merlina. A tutaj widzę, mamy jakąś granicę na mapie. A, czekajcie, bo ja muszę sobie tutaj wziąć światło. Lumos. Revelio. A, czy tutaj tylko tyle? Okej. A gdzie ten troll jest? Lumos. Do pokonania. Revelio. O kurde, wiecie co, tutaj chyba nawet nie jesteśmy w stanie przejść. Confringo, Expelliarmus, Confindo, Luma. Levioso. Co, no nie wiem. Tam na górę chyba nie wlecimy, bo ja nie mam możliwości tutaj latania, więc trzeba przejść tutaj. A chyba tutaj nawet, o. Tylko wiecie co, ja za bardzo czasu nie mam, żeby tu robić jeszcze jakieś zadania, czy tam aktywności. A to co to cholera jest? Confringo, Expelliarmus, Confindo. Perhaps something with a bit more force. Revelio. Silniejszego, no to widzicie. Ja tutaj nie mam za bardzo też czaru, żeby to puszczać. Accio. Depulso. O kurde. That did it. Ale jaja.
Revelio. Ale tam jak wejdziemy? Tam nie wejdziemy. Nie potrafię latać w tym momencie. Dobra, tak mówię, zostawmy sobie to na później. Może będę miał jakąś umiejętność, która pozwoli mi tutaj na lewitację, nie wiem, bo tutaj widzę kawał zamku jest. Także odblokowano mamy szybką podróż, zawsze tutaj możemy wrócić. Więcej nie będziemy robić, tutaj polecimy w następnym odcinku w tą stronę i zrobimy sobie to zadanko. Próba Parsifala Rackhama. Także jak widzicie, tej mapy też mamy na razie niewiele odkryte. Mam nadzieję, że w ramach jakiejś misji tutaj te tereny będziemy eksplorować, a nie tylko i wyłącznie w ramach, nie wiem, eksploracji czysto zwykłej. Także jeśli chodzi o misje, no to mamy na razie tylko 3. Przebij balony nad stacją Hogsmeade, przebij balony nad boiskiem. O. Dzięki za oglądanie, to wszystko w tym odcinku, pozdrawiam serdecznie, możecie zostawić łapeczkę w górę, jeśli oczywiście materiał się Wam podobał. Cześć!